Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na taką pogadankę dotyczącą kolejnych tajników pracy influencera, blogera, youtubera, instagramera itd. No bo skoro ostatnio opowiadałam Wam o przesyłkach PR-owych, no to trzeba pociągnąć temat. Obiecałam Wam, że będę dalej Wam opowiadać, jak to wygląda z naszej strony i dzisiaj porozmawiamy sobie o współpracach barterowych, więc jeśli taki temat Was interesuje, zapraszam serdecznie do oglądania. Kiedy ja zaczynałam swoje działania w sieci, a było to prawie 9 lat temu, no kupę czasu, albo nawet więcej, słuchajcie, kupę czasu w każdym razie, prowadziłam wtedy tylko i wyłącznie bloga, to nawet nie myśleliśmy, my blogerki, które dopiero zakładały te blogi, które tworzyły ten cały świat beauty, nie myślałyśmy, że to się tak wszystko pociągnie do przodu i tak bardzo rozwinie. No dziś wygląda to zupełnie inaczej. Dziś za pracę blogera, influencera i tak dalej, twórcy jakiegokolwiek, można dostać bardzo dobre pieniądze. Wszystko oczywiście zależy od działań, współpracy z marką i nie tylko. Przepraszam. Natomiast kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Kiedy w ogóle to wszystko się zaczynało, no to już Wam opowiadałam, że na początku funkcjonowały te paczki PR-owe. Potem weszły współprace barterowe. Współprace barterowe, czyli działania za barter, wynagrodzenie jako barter, czyli ten produkt, który dostawaliśmy dla działań promocyjnych dla danej marki, był dla nas wynagrodzeniem. Czy my podejmowaliśmy takie działania, czy nie? Wtedy tak. Dlaczego? Dlatego, że była to jakaś fajna nowa opcja. Dostawaliśmy propozycje przetestowania kosmetyków różnych marek. Były to zazwyczaj też takie długoterminowe propozycje, coś na zasadzie bycia ambasadorem, ambasadorką danej marki. Otrzymywaliśmy mniejsze lub większe przesyłki, zazwyczaj bardzo ładne przesyłki i co jakiś tam czas mogliśmy sobie testować te kosmetyki, a później Wam o nich opowiadać, pisać relacje na naszych blogach albo też pisać opinie na różnego rodzaju portalach. I ja pamiętam, że z takich moich pierwszych współprac właśnie barterowych, nie pamiętam już jaki to był portal, natomiast była to współpraca z marką Eveline, kiedy dostałam, słuchajcie, ogromną pakę, której się kompletnie nie spodziewałam, różnych kosmetyków marki Eveline i musiałam wtedy testować te kosmetyki, pisać o nich na swoim blogu, ale również wstawiać recenzje, opinie o tych kosmetykach właśnie na ten portal. I druga taka współpraca, którą też bardzo dobrze pamiętam, właśnie barterowa, jedna z moich pierwszych, to była marka Le Petit Marsiquier. Wtedy trzeba było się zgłosić na takim portalu marki, wypełnić odpowiednie tam okienka i można było brać udział w byciu takim właśnie ambasadorem marki przez jakiś okres. Przez kilka dobrych miesięcy, słuchajcie, to właśnie tak funkcjonowało, że marka przysyłała nam kosmetyki do testowania, pięknie zapakowane i nie tylko. No było to bardzo przyjemne, nie da się ukryć, że oprócz tego, że spełnialiście jakąś swoją pasję, prowadzenie na przykład bloga w tym momencie dla mnie, to jeszcze dostawaliśmy kosmetyki, które mogliśmy sobie testować, wszystko było za darmo. Nikt od nas niczego nie wymagał na takiej zasadzie, że musi być taka opinia, że muszą być takie statystyki, że muszą być takie zasięgi, że muszą być konkretnie takie działania. Nie. To wszystko sobie tak funkcjonowało, powiedzmy, na luzie. Z czasem to wszystko zaczęło się rozwijać i zwiększyły się wymagania, działania i trochę zmienił się ten barter. A mianowicie do działań właśnie takich reklamowych weszły m.in. agencje PR-owe, czyli marki zgłaszały się do agencji PR-owej, która wybierała grupę jakichś tam influencerów, jakichś twórców i na tej podstawie były podejmowane działania promocyjne dla marki, czyli agencja kontaktowała się z nami, że jest taka marka, że jest taki produkt, że chcieliby to zareklamować, ty dostajesz ten produkt, a oni otrzymują taką i taką reklamę w twoich mediach społecznościowych, bo też wtedy zaczął się rozwijać Instagram, więc część osób, te osoby, które prowadziły kiedyś bloga, przechodziły na Instagram, no wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo różnie. Oczywiście też zaczął się już rozwijać YouTube, więc dziewczyny też na początku swojej działalności na YouTubie też dostawały takie propozycje. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej.
Dalej funkcjonują współprace barterowe, ale już mają trochę inny wydźwięk i trochę inne działania i też trochę inne produkty. Zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. Natomiast tak mniej więcej po środku tych wszystkich działań, kiedy zaczęły zwiększać się wymagania, zaczęły pojawiać się też pewne małe komplikacje dla nas, a mianowicie takie, że czy to marki, czy to agencje zaczęły zwracać bardziej uwagę na zasięgi. No i teraz, żeby wybierać tę grupę osób, które będą reklamowały w tym barterze oczywiście jakieś tam produkty, no to trzeba było mieć odpowiednie zasięgi, słuchajcie. I tak jak na samym początku, było to całkiem fajne, no bo tych blogów było mniej, tych influencerów było mniej, to wszystko się dopiero rozwijało, no to z latami, z czasem zaczęło ich przybywać, więc trzeba było wybierać tych, którzy są najbardziej korzystni, najlepiej sprzedadzą produkt i mają najlepsze zasięgi. No i pamiętam, słuchajcie, takie sytuacje, no jeszcze wtedy nie miałam kanału na YouTubie i dalej prowadziłam swojego bloga, dopiero rozwijałam gdzieś tam Instagram, że były pewne marki selektywne, które miały dosyć duże wymagania. Na przykład pewna marka, nie będę Wam zdradzać jaka, miała takie wymagania, że żeby podjąć z nią współpracę, trzeba było mieć minimum 30 tysięcy followersów na Instagramie. I pamiętam to do dziś, jak niektóre blogerki kupowały sobie, słuchajcie, tych obserwatorów, żeby zdobyć współpracę właśnie z tą marką, mimo tego, że nie było mowy o żadnych pieniądzach, a wynagrodzeniem dla nas za działania dla tej marki był właśnie barter, czyli produkty tej marki selektywnej. Dosyć drogie, no ale dziewczyny próbowały. Co więcej, wtedy też mniej więcej właśnie tak po środku zaczęły pojawiać się eventy kosmetyczne, więc żeby się dostać na taki event, też trzeba było mieć odpowiednie zasięgi albo kontakty, więc rozmawialiśmy zawsze tam w tym naszym świadku beauty, że zaczynają tworzyć się pewne kółka wzajemnej adoracji, gdzie dziewczyny przekazują sobie kontakty, żeby się dostać do takiej marki, żeby dostawać produkty do testowania i do pisania na blogu od tej marki. No słuchajcie, działo się wtedy dosyć dużo, były różnego rodzaju afery w tym całym świecie, no ale dziś jak to funkcjonuje? Tak jak Wam wspomniałam wcześniej, dalej funkcjonuje ta kwestia współpracy barterowej, chociaż twórcy o wyższych zasięgach, dużych zasięgach już raczej nie podejmują tego typu działań, bo zmieniło się nasze podejście do takiej współpracy, ale też nasze wymagania. Między innymi dlatego, że z czasem, kiedy to wszystko zaczęło się rozwijać, my zrozumieliśmy, że że to jest nasza praca, to zaczęło wyglądać jak nasza praca. Musieliśmy inwestować w lepsze sprzęty, robić lepsze zdjęcia, niektóre dziewczyny w profesjonalnych fotografów, studia fotograficzne i tak dalej. Trzeba było cały czas rozwijać się do przodu, więc dostawanie produktów za darmo, tak na dobrą sprawę, i robienie reklamy dla konkretnej marki kompletnie nam się nie opłacało. Dlatego, że trzeba było poświęcić na to naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo czasu. Niektórym to się tak do tej pory wydaje, że a co tam, cyknąć zdjęcia, wrzucić jakiś tekst na bloga i jest wow. Albo usiąść sobie przed kamerą i nagrać jakiś film. No to tak nie wygląda, słuchajcie. Tutaj trzeba zrobić zdjęcia, potem trzeba je odpowiednio obrobić. Więc trzeba siedzieć w programach, które się tym zajmują, żeby te zdjęcia były ładne, żeby były korzystne, żeby były w dobrej rozdzielczości, jakieś kolorystycznie idealne, pasujące do bloga i tak dalej. Później trzeba napisać do tego tekst, trzeba zrobić do tego korektę. Trzeba to wszystko zrobić w jedną całość. Czasem trzeba to wysłać do akceptacji. Czekamy kilka dni. No słuchajcie, z filmami jest również tak, że trzeba go nagrać, ale czasem trzeba do niego przygotować scenariusz, więc trwa to jakiś czas. Trzeba oczywiście wziąć pod uwagę też to, że trzeba jakieś kosmetyki przetestować. Więc dajemy siebie jako takiego, można by było też powiedzieć, trochę królika doświadczalnego, więc na sobie testujemy, zanim się wypowiemy. Nie zawsze to testowanie kończy się dobrze, bo w niektórych przypadkach dochodzi na przykład do podrażnienia, do opuchnięcia, do jakichś problemów skórnych, do wysypu jakichś niedoskonałości. No naprawdę, słuchajcie, jest tego bardzo dużo. Więc kiedy my zrozumieliśmy, że
barter to nie do końca jest dobra droga, jeśli chodzi o współpracę, no to wtedy zaczęły się pojawiać współprace płatne, ale ja o współpracach płatnych opowiem Wam już w oddzielnym filmie. Natomiast my zaczęliśmy zmieniać nasze wymagania, ale wymagania zmieniły się również ze strony marek kosmetycznych i ze strony agencji. Tak jak powiedziałam, zgłasza się do nas agencja lub zgłasza się do nas bezpośrednio marka, która wychodzi z propozycją współpracy barterowej. Bardzo często jest to tak, że jest to jakiś produkt, który ma wartość albo jakaś duża przesyłka mająca wartość. I wtedy czy to agencja, czy to marka reklamuje się w ten sposób, że oferuje Tobie w tym barterze produkty takiej i takiej wartości, ale w zamian oczekuje tego, tego, tego i tamtego. No i teraz do nas należy decyzja, czy my to podejmiemy, czy będziemy to robić, czy też nie. Bo czasami jest tak, że jeżeli chcemy współpracować z jakąś marką, nawet za ten barter, wiemy, że kosmetyki są drogie, albo są takie, na które nie możemy sobie pozwolić, albo z drugiej strony są też takie, które bardzo chcemy przetestować, no to dlaczego nie, tak? I nadal jest taka grupa osób, zresztą ja też tak czasami robię, że podejmuję takie działania. Okej, oczekuje się od nas tego, tego i tamtego. Ja to wykonam, ale będę zadowolona z tego, że otrzymam takie i takie konkretne produkty tej marki, albo podejmiemy działania długoterminowe, że marka czy agencja będzie mi przesyłać przez jakiś tam okres te produkty, mimo tego, że tym moim wynagrodzeniem będzie właśnie konkretny produkt, to czasami się na to decydujemy, tak? I dalej te współprace gdzieś tam sobie działają. Czyli tak naprawdę w tym momencie mamy przesyłki PR-owe, które kompletnie nas do niczego nie zobowiązują, mamy współpracę barterowe i mamy współpracę płatne, plus te kody rabatowe, o tym też Wam wszystkim opowiem. Natomiast dzisiaj wygląda to, słuchajcie, tak, że właśnie są pewne oczekiwania z tej samej strony, są też pewne oczekiwania z tej strony i są też oczekiwania z Waszej strony, tak? Wy nie wiecie tak na dobrą sprawę do momentu, kiedy my Was o tym nie poinformujemy lub marka nie poinformuje, czy jest to współpraca płatna, czy jest to współpraca barterowa. Ale słuchajcie, bardzo ważną sprawą jest to, że dziś większość agencji i większość marek, podejmując współpracę barterową, podpisuje z nami konkretne umowy, które nas do czegoś zobowiązują. Kiedyś tak nie było, dzisiaj jest zupełnie inaczej. I też uwaga, mimo tego, że my dostajemy jakiś produkt do reklamowania, do testowania, to później trzeba się z tego rozliczyć na koniec roku, czyli odprowadzić podatki. Tak, w umowach przed ich podpisaniem mamy zawarte różnego rodzaju paragrafy, mamy zawarte konkretne działania, które musimy podjąć, terminy i tak dalej. I ważne jest to, żeby te umowy też negocjować, bo zdarzają się takie przypadki, że marka lub agencja wymaga od nas pozytywnej opinii. No i teraz, jeśli ktoś w tym siedzi już jakiś czas, tak jak na przykład ja, albo jest osobą, która jest wiarygodna, no to widząc taką informację w umowie, od razu będzie to negocjować, bo przecież to my sprzedajemy produkt, my reklamujemy go naszą twarzą i to nam zależy na tym, żeby nasza opinia była jak najbardziej wiarygodna, dzięki czemu wy zainteresujecie się tym produktem i być może go kupicie, więc każdy z nas na tym zyska. I powiem Wam, że w całych tych moich działaniach przez lata zdarzyło mi się parę razy, że próbowano wymóc na mnie pozytywną opinię. Nawet powiem Wam taką jedną sytuację, kiedy ja poznałam pewną polską markę, bardzo mnie ta marka zainteresowała, zaczęłam sobie kupować kosmetyki tej marki, testować i zaczęłam Wam o nich opowiadać na moim kanale. Zauważyła to oczywiście marka, że robię im reklamę, więc zgłosiła się do mnie z propozycją podjęcia działań płatnych. No i słuchajcie, wysłali mi umowę, w której nie było takiej informacji, że ta opinia musi być pozytywna, ale słuchajcie, doszło do takiej sytuacji, że ja zaczęłam Wam pokazywać ten produkt,
Wy zaczęliście się nim interesować jakoś w tym samym czasie inni influencerzy też te produkty pokazywali, po czym wy zaczęliście mi pisać, że coś jest nie tak, że zauważacie pewną sprawę, że wydaje wam się, że marka prowadzi agresywną reklamę i czy ja z nimi współpracuję. I ja gdzieś w komentarzach pod moim filmem napisałam coś takiego, że ja o tym nie miałam zielonego pojęcia, ponieważ ja nie śledzę innych kanałów. No i trochę mi przykro, że rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce, ale że ja współpracy z marką nie mam, bo jeszcze wtedy nie miałam. No i że muszę sobie to przemyśleć. No i słuchajcie, oczywiście ten komentarz widzieli właściciele tej marki, po czym napisali do mnie, zanim jeszcze podpisaliśmy umowę, zanim podjęliśmy jakiekolwiek działania, że ja mam te komentarze, ten mój komentarz skasować, że oni się nie zgadzają, że ja mam robić pozytywną opinię dla marki, że mam takich rzeczy nie pisać, że no słuchajcie, że moje opinie mają być tylko i wyłącznie pozytywne. Mi po prostu włosy stanęły dęba i ja zrezygnowałam. Zrezygnowałam, powiedziałam dziękuję, ja nie będę takich kroków podejmować, ja nie zrobiłam nic złego, nie podpisałam żadnej z wami umowy, ja się po prostu z tego wycofuję i tak dalej. I od tamtego momentu, kiedy zgłasza się do mnie jakaś marka, bardzo zwracam uwagę na to, żeby właśnie przedstawić tej marce lub też wstawić taki paragraf do umowy, że opinia musi być moja. Że nie mogą na mnie wymagać tego, żeby opinia była pozytywna, jeśli jakiś produkt się u mnie nie sprawdzi. Co w momencie, kiedy taki produkt się u mnie nie sprawdzi? Ja zanim podejmuję jakiekolwiek działania, czyli film, nie wiem, post na blogu, zdjęcia i tak dalej, ja ten produkt przez jakiś czas testuję. I w momencie, kiedy okazuje się, że coś jest nie tak, słuchajcie, że coś się dzieje na mojej skórze, że doszło do jakichś problemów i było parę takich sytuacji, zgłaszam się do marki i mówię, że jest taka sytuacja i co robimy w tym momencie. Słuchajcie, parę razy zdarzyło mi się, że marka odpisała mi w ten sposób: trudno, pani Anito, pani wyraża swoją opinię i jeśli ten produkt się u pani nie sprawdził, to proszę o tym powiedzieć. Parę razy doszło do takich sytuacji, że w momencie tych testów, kiedy coś było nie tak, kiedy ja się odezwałam do marki, marka zaproponowała mi inny produkt do przetestowania. Jeśli by się powtórzyło, no to albo rezygnujemy z działań, albo być może ten kolejny produkt, który dostanę do przetestowania, się u mnie sprawdzi. No słuchajcie, możliwości tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i to od nas zależy, jakimi my chcemy być twórcami, jak chcemy podejmować te działania. Nie ma mowy o tym, żebym ja, słuchajcie, zgodziła się na to, żeby za jakiś produkt, a nawet za pieniądze, reklamować wam coś, co u mnie się kompletnie nie sprawdziło. Doszło do podrażnień, do jakiegoś przesuszenia, wyprysków, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, a mimo wszystko, ponieważ ja podejmuję działania dla tej marki, to wciskam wam kit i mówię wam o tym, że to jest super, kiedy to nie jest super. Oczywiście są takie osoby i wy o tym doskonale wiecie, które będą wam opowiadać o tym, że coś jest wow, kiedy to coś wcale nie jest wow. I przez takie sytuacje, między innymi, wy nie macie do nas 100% zaufania, kiedy wam opowiadamy o jakichś konkretnych produktach. I ja się wam nie dziwię, bo tak na dobrą sprawę to jest wina nasza i wina tych marek, że próbuje się coś takiego zrobić. Oczywiście, każdy by chciał, żeby produkt był jak najlepiej zareklamowany. Czyli marka lub agencja chciałaby, żeby było super wow, ja bym chciała, żeby to się fajnie sprawdziło i żebym miała dla was dobry materiał, no i oczywiście wy to widzicie i macie super produkt i byliby wtedy wszyscy zadowoleni. No ale nie do końca tak to funkcjonuje. A jak wiecie, ja wiele razy wam powtarzam, że skóra każdego z nas inaczej może zareagować na konkretny produkt i warto to podkreślać, że to, że u mnie się jakiś kosmetyk bardzo dobrze sprawdził, wcale nie oznacza, że u was też będzie wow. Jeśli się sprawdzi, no to super, ale nigdy, słuchajcie, nie bierzcie takiej 100% pewności na to, że jeżeli ja wam coś polecam i mówię, że u mnie to jest super, to u was też tak będzie. Bo nie wiecie, jak zareaguje wasza skóra, bo nie wiecie, jak podejdzie do pewnych substancji aktywnych, do substancji bazowych i tak dalej. No po prostu nie.
Także dzisiaj te współprace barterowe nadal są podejmowane i oczywiście no mamy tutaj korzyści, tak? Bo ci twórcy, którzy podejmują współpracę barterową, liczą się z tym, że wynagrodzeniem za ich działania będzie produkt, podpisują konkretne umowy, warunki umowy, terminy i tak dalej, z czego później muszą się rozliczyć z urzędem skarbowym, robią jakieś działania, a z kolei agencja czy też marka ma reklamę właśnie za ten produkt, tak? I to są te współprace barterowe. Współprace płatne też działają podobnie, ale mamy inne formy rozliczenia, trochę inne wymagania, trochę inne wymagania ze strony marek czy agencji, ale też my mamy też jako twórcy inne wymagania, więc o tym opowiem Wam już w oddzielnym filmie, ale mam nadzieję, że dzisiaj Wam troszeczkę tak rozjaśniłam sytuację, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten barter. Czyli jeśli gdzieś tam usłyszycie od jakiegoś twórcy, że on nie ma współpracy płatnej, ale ma na przykład współpracę barterową, tak? To będziecie wiedzieć, że to jest współpraca na zasadzie rozliczenia się za jakiś produkt, tak? Produkty. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie strefy beauty, słuchajcie, ale tak naprawdę jest i w modzie, i w jedzeniu, i w samochodach, no we wszystkim, słuchajcie, we wszystkim tak jest, że jeżeli mamy jakiś tam barter, to mamy rozliczenie za produkt, zabieg, ciuchy, jedzenie w restauracji, wyjazd na wakacje, bo tak też może być i tak dalej. Czyli nie dostajemy za to pieniędzy. No ale oczywiście z drugiej strony agencja, czy ten producent, czy ta marka dostaje od nas reklamę za to, co nam daje. No i wy to później widzicie w naszych mediach, widzicie to na Instagramie, widzicie to na YouTubie, widzicie to na blogach i tak dalej. Proste. No mam nadzieję, że tak. I macie teraz pogląd na to, jak to właśnie wygląda. Czyli mamy te paczki PR-owe, o których Wam opowiadałam. Tutaj na górze wyświetli Wam się link. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to serdecznie Was zapraszam, bo tam też tłumaczę Wam, o co tak naprawdę chodzi z tymi paczkami PR-owymi. I dzisiaj wyjaśniłam Wam, o co chodzi, jeśli mamy współpracę barterową. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca tego filmu, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Buziaki i do zobaczenia. Pa!